Halo, halo, słychać nas? Dzień dobry, witamy w Księgarni Do Dzieła na kolejnej odsłonie Festiwalu Reportażu Młodego Pokolenia. Naszymi partnerami szanownymi są Studenckie Radzieżak Politechniki Łódzkiej, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Przypominam, że jesteśmy w Księgarni Do Dzieła na Próchnika 3 w Łodzi. Można zadawać pytania. Będzie można tutaj na, na Facebooku, będzie można też zakupić książkę naszej dzisiejszej gościni w księgarni. Ja nazywam się Bartosz Józefiak i żeby nie przedłużać już więcej, witamy naszą gościnę, Joannę Schindler, Kuba Miami, Ucieczki i Powroty. Autorka, brawo. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Asiu powiedz, Kuba to jest. Raj czy piekło na ziemi? Bo nam wysyłasz mieszane sygnały w swojej książce. No bo też myślę, że mam mieszane uczucia, bo nie ma jednej odpowiedzi. No Chyba ani piekło, ani raj. Znaczy znalazłabym pewnie jakieś elementy takie kojarzone z Irajem. To znaczy to, że na Kubie w wielu miejscach jest, jest pięknie i jest dużo takich miejsc kojarzonych właśnie z rajskimi, jak się je opisuje. No to właśnie rajskie plaże, palmy, no morze karaibskie. Też sama Hawana jest tak naprawdę przepiękna, pomimo tego, że no jest to miasto w ruinie w, w dużej części, choć tą Hawanę Wiecha, czyli starą Hawanę odrestaurowano za, za pieniądze na UNESCO i rzeczywiście jest to taka perełka też śliczna do zwiedzania. No i, i też jest wiele innych takich, no nie wiem, czy, czy rajskie, to jest cały czas dobry, dobry przymiotnik będzie, ale no... Bardzo fajnych rzeczy na, na Kubie, no, muzyka, e, rum, jakaś taka swoboda, kontakt z ludźmi uśmiechniętymi, którzy łakną tego kontaktu, więc jest bardzo prosto ich poznać. No a z drugiej strony jest to miejsce bardzo, bardzo trudne przede wszystkim do życia. To znaczy, może jak się tam jedzie na wakacje, właśnie a na plażę, to tego się tak nie odczuwa, ale jeżeli. Um, Jakoś na Kubie się spędzi więcej czasu lub e, dowie się, jak się tam ludziom żyje, mieszka, z jakimi trudnościami się zmagają. E, co się dzieje z osobami, które na przykład no, nie zgadzają się z, e, z reżimem, bo na, na Kubie jest dyktatura. E, co to też powoduje to, że jest to miejsce z jednej strony no, wręcz piekielne. Więc to... No, Ciężko powiedzieć. Ja jednocześnie bardzo lubię, może nawet i mogę się pokusić o słowo, że, że jakoś kocham to miejsce, no a z drugiej, na przykład też nigdy bym nie chciała tam mieszkać i, i współczuję ludziom, którzy na przykład mm, no nie wiem, chcieliby wyjechać, a, a nie mogą i, i tkwią w tym miejscu w zawieszeniu. To właśnie, bo ja cię pytam o to, bo w Twojej książce często właśnie ten mo motyw powraca. Mm, no bo jednak, jeśli, jeśli ryzykujesz życiem na tratwie, to jest super niebezpieczna podróż. Jakby migracje mamy, widzimy je wszędzie. Widzimy, nie wiem, w Polsce mamy na przykład Wietnamczyków, którzy też wyjeżdżają w niebezpiecznych warunkach, tam gdzieś ciężarówkami. Mówię o nielegalnej migracji, nie mówię o takiej... Migracja w ogóle zawsze jest trudna, prawda? Migracja zawsze jest trudna, ale nawet jak masz otwarte granice, jedziesz, nie wiem, jesteś Polakiem, jedziesz do Holandii, to i tak czegoś wymaga. Jak jesteś Wietnamczykiem i nielegalnie dostajesz się do Polski, ale lądowym szlakiem to wymaga też pewnego samozaparcia, jakiejś bardzo dużej motywacji, a jak płyniesz przez morze 90 mil, jak wiemy z twojej książki nad, i ty opisujesz te podróże na, na tratwie, w jakichś warunkach, gdzie właściwie no, no, no rzucasz kość mi o swoje życie, to myślisz, jak bardzo musi tam być katastrofalne życie, że ludzie się na to decydują. Nie mówiąc o tym, że na przykład też opisujesz, że wysyłają swoje dzieci w nieznane, wysyłali do, do Stanów Zjednoczonych. No to, 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 to już wyobrażasz sobie, że to musi być jak no jakieś piekło właśnie na ziemi, nie? żeby do, do tego się narazić. To nie jest zwykła migracja. No. To już jest, wiesz, z Syrii ludzie teraz uciekają. A w Syrii jest wojna i ryzyko, ryzyko po prostu fizycznego, ryzyko śmierci, po prostu fizycznej anihilacji jest ogromne. Na Kubie nie ma wojny, wydawać by się mogło, jest ciepło, nikomu nie grozi, że wie, o co chodzi, że umrze. Z tego, co ty opisujesz, też to nie jest tak, że tam jest głód, który zagraża egzystencji. Choć nie jest oczywiście bogato i pewno taki codzienny głód mieszkańców Kuby czują, a mimo to decydują się no, w, w, w to, tak strasznie zaryzykować własnym życiem i też życiem bliskich. Więc zastanawiam się, czy Ty znalazłaś taką odpowiedź. Wiesz, czemu tam jest aż tak źle im? A może nie jest wcale tak źle, tylko jak masz 90, yy, yy, w promieniu 90 mil najbogatszy kraj na świecie, to może to przyciąga w porównaniu. Tak, no ja myślę, że. Mm... Tak naprawdę każda z tych decyzji osób, które decydują się na, na ucieczkę, no to jest jakaś indywidualna decyzja. Ciężko ich pewnie jakoś tak wszystkich razem ogarnąć i podsumować. No, mi się wydaje, że znaczy, to na pewno jest tak, jak powiedziałeś, że na Kubie no, wojny nie ma. Ludzie z, z głodu też nie umierają, ale jak najbardziej ryzykują, ryzykowali, ale cały czas ryzykują swoje życie po to, żeby się z Kuby wydostać, a, bo taki legalny, bezpieczny wyjazd jest bardzo trudny. To znaczy, żeby, żeby wyjechać legalnie z Kuby, to no, ktoś e, musicie, musicie zaprosić, pomóc Ci w uzyskaniu wizy i musicie opłacić tę podróż. E, no, bo Kubańczycy zarabiają tak niewielkie pieniądze, nie wiem, 30, może 40 dolarów miesięcznie, że choćby nie wiem, jak odkładali całe życie, to sami się nie wydostaną. Więc dla wielu osób no, ta próba ucieczki, znaczy próba na przykład wypłynięcia na taratwie na morze, jest jedyną szansą na wyjazd z tego kraju. I wydaje mi się, że znaczy w ogóle może też y, wspomnę, że droga przez morze nie jest y, jedyną drogą jaką tak. Kubańczycy próbują, a próbowali przez y, parę ładnych lat. Y, dolecieć do, do Ekwadoru, który nie wymagał od nich wizy, też za pieniądze bardzo często pożyczone od kogoś, albo za pieniądze, które dostali od rodziny i przejść, albo różnymi środkami transportu dostać się do Stanów, czy próbowali też i przez Haiti, i przez Dominikanę, ale rzeczywiście ta bardzo popularna droga to jest wypłynięcie po prostu z Kuby, te 90 mil, żeby dopłynąć na Florydę. I myślę, że e, no, na pewno to nie jest łatwa decyzja, bo wszyscy zdają sobie sprawę, że to, to jest ryzykowne i że wiele osób na morzu zginęło. E, znaczy. Nikt nie prowadzi żadnych statystyk. Nie wiadomo nawet, ile dokładnie osób wypłynęło z Kuby. Wiadomo, że z tysiącami osób urwał się kontakt i najbardziej prawdopodobne jest to, że oni na morzu zginęli. Czy to, że na przykład straż amerykańska czy kupańska znajdowała tratwę pustą na morzu no to też oznaczało, że najbardziej prawdopodobne jest to, że osoby, które nią płynęły, zginęły, ponieważ jeżeli straż... Straż Amerykańska zabierała Kubańczyków na pokład swoich, swoich łodzi wojskowych, to tratwe natychmiast zatapiano. Więc jakby nie miały prawa być te, te łodzie czy tratwy takie puste na, na, na morzu. Ale cały czas nie odpowiadam jakby na, na, na twoje pytanie trochę. Mi się wydaje, że ludzie są, znaczy wiele ludzi jest zdesperowanych, znaczy nie widzi żadnego sensu w swoim życiu, że jest zawsze tak samo, że nie widzi żadnych perspektyw. Często mówię, to, że oni chcą po prostu, chcą spróbować, że... Tam no, nie wierzą, żeby na Kubie mogło się coś zmienić. Są zmęczeni tym życiem, a tym, że właśnie e, mają pracę za tak niewielkie pieniądze. Codziennie się martwią tym, nie wiem, co kupić, czy im, czy im starczy, stoją w tych kolejkach, jakby nic ich w życiu nie czeka. I zwłaszcza młode osoby, no bo na morze wypływały, znaczy w dużej części mężczyźni, no i przede wszystkim młodzi, Chociaż oczywiście to też nie jest, to nie to, że, że sami młodzi, tylko mężczyźni, ale przeważnie, jakby taka, taka desperacja, że ja chcę spróbować. Po prostu tutaj moje życie jest tak beznadziejne, że, że ja chcę zaryzykować i że może mi się uda, bo przecież tylu, osób się, tylu osobom się udało, więc może mi również się uda. Mnie bardzo się podobały te fragmenty Twojej książki, gdzie ty pokazujesz takie ja bym to sobie nazywał takie piekło albo piekiełko dnia codziennego. Znaczy, wydaje mi się, że my takie reżimowe kraje wyobrażamy sobie jako właśnie jakieś, że tu to oko wielkiego brata non stop na nas patrzy, że tu są setki tysięcy w więzieniach i w ogóle jest terror na ulicach. taki mamy jakby stalinowski obraz absolutnego piekła, a to tak nie wygląda. Ja mam takie wrażenie. I mi to właśnie uświadomił ten fragment między innymi o Milagros, kiedy już miała wychodzić z kranu poleciała woda. Zimna, bo ciepło w domu Milagros nigdy nie ma. Podgrzewają ją w żeliwnym garnku z rączkami mocowanymi na druty, które ciągle się luzują. Wrzątek przelewa do plastikowych kubów w łazience, ciało polewa małym różowym kubkiem. Milagros zawsze pyta domowników, o której chcą się wykąpać, by ciepłą wodę mieli naszykowaną zawczasu. Pilnuje zbiornika na balkonie, zapasów w rozstawionych po domu kubłach, w całej dzielnicy wody wyłączają na wiele godzin, nikt nie wie, kiedy znów poleci. No potem opisuje pranie, nie polega jedynie na wyrzuceniu ubrań do pralki. Każdą skarpetkę pod koszulkę trzeba wyłowić bębna i wypłukać ręcznie w betonowym zlewie na balkonie. Następnie wrzucić do drugiego bębna do odwirowania i oczywiście rozwiesić. Milagros jest bardzo zadowolona z nowej pralki, którą zastąpiła starą wysłużoną franie. Ona w końcu nie poszła na, na uczczenie urodzin Fidela, na które bardzo chciała iść. O nie iść sama chciałbym, ale nie mogę ryzykować, że znowu wyłączą wodę. Opowiesz mi, jak było? Też w książce opisujesz, jaką na przykład. Trzeba całą przedsięwziąć przygodę, żeby mieć przez godzinę dostęp do internetu zresztą super wolnego. I, I mówię o tym dlatego, że to jakby właśnie pokazuje, ja myślę, że to też obaliło komunizm w naszej części Europy, czy w Polsce. Jak dzisiaj się porozmawia z bo, bo my komunizmu nie pamiętamy, ale jak się porozmawia z pokoleniami starszymi od nas, to, to oni nie mówią o tym, że ja przynajmniej takie mam doświadczenie, że to nie jest. O Boże, nie, nie mogliśmy, nie wiem. W gazetach, znaczy też oczywiście, że w gazetach nie było, nie wiem, prasa nie była wolna, sądy nie były sprawiedliwe, że w więzieniach siedzieli więźniowie polityczni. Nie, ludzie wspominają, że stali w tych cholernych kolejkach tyle czasu po najprostsze rzeczy i jeszcze doskonale wiedzieli, że za granicą, no trochę dalej, bo za, za, za zachodnimi Niemcami jest norm, normalny, to jest słowo klucz, czyli normalny, czyli zachodni kraj gdzie możesz iść do sklepu i po prostu kupić życie. A tutaj te codzienne użeranie się z najprostszymi rzeczami. Mam wrażenie z twojej książki, że tak samo jest na Kubie. Że tu nie chodzi o jakieś takie og ogromne poczucie zniewolenia, tylko takie drobne, znaczy, to właśnie nie są drobnostki. Że wody nie ma, że internetu nie ma, a, a 90 mil dalej żyją normalnie właśnie. Że, jest, że Wiesz o co mi chodzi, że jest jakieś wyobrażenie, że istnieją normalne kraje w rozumieniu Europy Zachodniej i Ameryki, i Kanady, i Australii. I my teraz już też do tej grupy należyliśmy, jeszcze 30 lat temu nie należyliśmy, gdzie po prostu takie rzeczy, o których na Kubie muszą myśleć, jak to czy mają ciepłą wodę, a u nas po prostu one są. I że to jest dużo ważniejsze niż więźniowie polityczni, brak wolnej prasy i tak dalej, i tak dalej. Tak, ja myślę, że dla większości osób też, z którymi rozmawiałam, na przykład jakie były ich powody tego, że, że uciekali albo że zaczęli swoje życie w Miami, no to większość, no nie wiem, marzyła o tym, żeby się zacząć lepiej ubierać, żeby zapewnić lepszą szkołę dla swojego dziecka itd. tak dalej, i tak dalej. Chociaż na przykład Milagros jest przykładem takiej osoby, która uważa, że w ogóle jest wspaniale, że, że jest rewolucja. Ale ale myślę, że tam też działa to, że, znaczy, że ludzie myślą, że tak będzie zawsze. To znaczy, że no, rewolucja wydarzyła się w roku 1959. Czyli co? Mamy... 61 lat, tak? Nie, 62 lata już w tym momencie, no to dla większości osób to jest całe życie. Jednocześnie, znaczy to ma duży wpływ na to, jak oni myślą, jak jednak postrzegają świat, bo ten internet, pomimo tego, że jest, jest bardzo limitowany, więc oni, wiele osób no, ma jakby skierowany czy ukształtowany sposób myślenia, ale jednak jakiś tam obraz świata tego właśnie, tego snu, amerykańskiego do nich dochodzi. No mają... przenika. Nie? W tak. Korei Północnej też ludzie mają jakieś tam szczątkowe wyobrażenie, jak wygląda ślad zewnętrzny. I mają takie poczucie, że jak tutaj zostaną, to nic się w ich życiu nie wydarzy, no bo to już tyle lat trwa, nie widzą jakiegoś nie wiem, światełka, jakiejś nadziei, że to jest przejściowe, tylko, że całe ich życie to będzie wyglądało i też życie ich dzieci. Więc to jest jakby też wątek, że dobra, ja moje życie to już tam nic się nie wydarzy, ale że ja chcę swojemu dziecku coś zmienić, żeby nie tkwiło po prostu w, w tej pustce i w tym zawieszeniu również swoje życie. A czy ty uważasz, że to, to, to doświadczenie komunizmu w sensie wiedza o komunizmie, No bo my wszyscy jakby wyrastamy w tej historii i po prostu znamy, że to ci pomogło zrozumieć Kubę? Że jakby, bo ja taki miałem i, mi, Aha, no dobra, ja to już. Ta, ta melodia jest mi znana. Nie? Może piosenka jest inna, ale na tę samą melodię, yy, w której my też wyrośliśmy. I to nam jakby wiesz, że Amerykanie tego nie zrozumie, na przykład, albo Francuz, bo nigdy tego nie miał. A my jednak mieliśmy podobny system. Nie wiem, szczerze mówiąc, bo. Yy... No, bo ja jednak mam poczucie, że tam ta moja wiedza o komunizmie, pomimo tego, że nas, no, że to jest doświadczenie, no nie wiem, no, moje dziecięce, którego oczywiście no, nie pamiętam. I na pewno trochę bliższe, no, bo opowieści tak, rodziców jednak cały czas się słyszy i cały czas jakoś tam tym żyjemy i rozprawiamy o tych czasach nie tak odległych, ale jednocześnie no, to jest to jest jakaś wiedza właśnie z opowieści z książek, nie przeżyta przeze mnie. Więc nie wiem, być może, ale też nie mam takiego silnego przekonania, że, e, że udało mi się zrozumieć Kubę, dlatego że jestem Polką. To chyba by było tak na wyrost. Ciekawe było, to ciekawe, bo wydawałoby mi się, że właśnie będzie jakiś most, po którym Polacy mogliby przejść do tej kubańskiej mm -hmm. rzeczywistości, i ją lepiej odczytać. Ja przynajmniej mnie łatwiej to było się wczuć w to. Bo... Moi rodzice często mówią, no tak, tak, my to znamy, jak na przykład są jakieś wiadomości z, z Kuby, no to oni właśnie reagują bardzo często, tak, że A, no tak wiadomo, no dywizja, No sklepy, no tak, tak, tak. Dla mnie no to jest już coś jednak zasłyszanego, chociaż może powiedzmy, że miałam za sobą ten pierwszy research, prawda? Z, wzięty po prostu, nie wiem, ze, ze szkoły, z, z życia, które wszyscy jakoś tam dzielimy. Bo jest jedna rzecz w twojej książce, którą moim zdaniem już u schyłku w Polsce systemu już nie było. To znaczy z tego co ja się rozmawiam i orientuję i też czytam historyczne książki, to w latach 80. w system nikt nie wierzył. Już nawet najtwardsze SBC nie wierzyli w komunizm. To już było czysto jeśli ktoś się trzymał systemu to czysto koniunkturalnie a już nawet starzy komuniści nie wierzyli natomiast w książce to są ludzie którzy właśnie po 60 latach nadal są wdzięczni fidelowi to jest fascynujący motyw to jest przepraszam to jest dla mnie coraz bardziej fascynujący jakbym teraz na przykład pisała książkę to bym jeszcze dodała o tym jak w ogóle Teoretycznie młodzi, znaczy nie, nie teoretycznie młodzi, ale młodzi i teoretycznie świadomi i wyzwoleni Kubańczycy, jak po latach dochodzą do tego, że, że oni też to akceptowali i że to ich myślenie też było, że też żyli w jakimś kłamstwie i błędzie. Ale to przepraszam, pozwolę ci przeczytać, a może potem powiem o co mi chodzi tak, tak naprawdę. Tak, bardzo chętnie. Chociaż tutaj będą właśnie, będzie Milagros, czyli raczej starsze pokolenie, po zupie na stół wjeżdża kurczak z ryżem i ananasem w majonezie i jakoś tak pomiędzy jednym kęsem a drugim schodzi na fidela. Ktoś rzuca, że młodzi się mu coraz mniej, są mu coraz mniej wdzięczni. Wszyscy kręcą głowami i wzdychają. Wszyscy oprócz najmłodszego syna Milagros. A co ja mam mu niby zawdzięczać? wypala po chwili. Moja młodość wypadła na okres specjalny. Czas bez nadziei, bez jedzenia. Miałem gorzej niż ty, mamo, jak byłaś młoda. O, nie wiesz, kochany, co mówisz? Nas była gromada dzieciaków, mieszkaliśmy w górach bez prądu i wody. Nie pamiętasz, że dziadek zostawił babci i musiała sobie z nami radzić sama, nie miała dostępu ani do szkoły, ani do szpitala. Czytać nauczyła ją rewolucja. Dopiero ostatnie dziecko mogła urodzić w szpitalu. Dzięki rewolucji. Ja, dziewczyna z gór, z domu bez podłogi, dostałam możliwość studiowania w stolicy i przydzielono nam z twoim tatą mieszkanie i ty i twoje rodzeństwo, wszyscy mogliście studiować. Nikt nie patrzył, ile mamy pieniędzy, jaki kolor skóry. Ja rozumiem, ja wiem, mamo, że twoje życie się zmieniło, polepszyło i nigdy tego nie zapomnisz, ale moje zawsze tkwiło w miejscu. Od zawsze i na zawsze skończyłem studia i co? Zostałem bez szans na rozwój, zmianę, dobrą pracę. Wy młodzi tylko narzekacie, a naprawdę nie macie pojęcia, jak było przed rewolucją. Włącza się od Karita, przyjmuje pozycję bojową, gotowa wspierać Milagros w rodzinnej sprzeczce. Ja widziałam, w jakich warunkach mieszkało wielu, i nikt nigdy, przy nigdy nie wmówi mi, że Fidel wymyślił sobie bajeczki o nędzy i nierównościach na swoje potrzeby. Ja widziałam tę nędzę na własne oczy, i tak dalej, i tak dalej. I ja, to jest fascynujący fragment o tyle, że no wiesz, on jednak to jest dyskusja, którą myślę, oni nigdy nie, nie rozwiążą, bo to nie jesteś w stanie, jakby tu się nie porozumiesz na żadnym poziomie. Te pokolenia się nie spotkają, bo wyobrażam sobie, że w, że w czasach PRL-u takie same dyskusje można było. Toczyć w polskich domach i do dzisiaj mogą je toczyć historycy, że a przed wojną to był analfabetyzm, a przed wojną to nie było yy, prądu na wsi, a przed wojną to ludzie mieszkali, i tak dalej, i to nam PRL przyniósł. Co jest z jednej strony, zaraz nie może wyklnąć coś bardziej konserwatywnie nastawieni słuchacze, ale to jest prawda. To, to jest faktycznie prawda, że poziom życia się polepszył. Tylko, że my nigdy nie zweryfikujemy, na ile to jest zasługa PRL-u, na ile to jest po prostu. Może jakby nie było komunizmu, to byłoby dokładnie tak samo, bo po prostu wynikało to z pewnego rozwoju, ale to, to jakby są jałowe spory historyków, bo to się nie, i tak samo oni tutaj dyskutują. O, bo, bo Fidel zlikwidował analfabetyzm, no, ale nie wiemy, co by było, gdyby nie rewolucja. Analfabetyzmu też by może nie był, bo po prostu. Się, a może nie. No jakby wierzę, o co mi chodzi, że. To są super ciekawe dyskusje, ale one do, do niczego. One dużo mówią o, o osobach, które rozmawiają, ale tak naprawdę nic nie mówią o faktach, bo tu to, to nie ma, jakby. To jest dywagowanie historyczne. Ale fascynujące, że są ludzie, którzy bronią rewolucji. Nie? Po no tych roku. osób jest, jest mnóstwo um, i to znaczy. Myślę, że mogę się pokusić o takie stwierdzenie, że to jest głównie starsze pokolenie, ale nie tylko. Wśród młodych ludzi też jest dużo obrońców Fidela. To jest w ogóle fascynujące. No, jak e, m, kiedyś wiele lat temu e, przeprowadzam wywiad z Maciejem Stasińskim i zadałam mu takie m, naiwne, chyba nie wiem, pytanie, że kto by wybrał, wygrał teraz wybory na Kubie, jakby je zorganizować? Jego odpowiedź to wtedy chyba były czas, kiedy jeszcze Fidel żył, że no, ale na 100% Fidel. O wybory tak, wybory wolne, oczywiście. demokratyczne, wybory... Tak, tak. Jakby teraz. No bo jakby no, no, jak organizujesz wybory po latach właśnie, nie wiem, reżimu niedopuszczania żadnego innego głosu. Jakby Kubańczycy nie mają szansy yy, poznać żadnych innych opcji. Oni od tylu lat mają tę jedną rzeczywistość, więc jakbyś jakby ich się zapytasz, no to kogo wybierają, no to większość powie Fidel, bo oni nie znają nikogo innego. Eee... No ale widzisz, to wychodzi, że przepraszam ci przed ale to wychodzi na to, że Fidel jest dużo skuteczniejszy niż Gomułka, Gierek, Jeruzelski kiedykolwiek było. Bo kiedy dopuścili polskie społeczeństwo do pierwszych no, kontraktowych wyborów, no to po prostu zmietli komunistów. Już nikt nie chciał, żeby komuniści rządzili. Co prawda potem SLD wróciło, no ale to jest jakby... Ale komunizmu już nikt absolutnie nie chciał. No nie było takiej... I, i, i nawet sami komuniści w Polsce się tego nie spodziewali. Więc to jest... Zasadnicza no ten różnica. aparat państwa jest bardzo e, silny i bardzo dobrze działający. Kubańczycy żyją w strachu i to też jest dla mnie na przykład jest ciekawe, to że nawet jeżeli ktoś e, m, cały czas popiera rewolucję, cały czas mówi o tym w, e, właśnie w jakichś samych superlatywach, e, to na przykład boi się o to, że, że ktoś usłyszy, że nie wiem, jego syn mówi źle. I już wie, że a z tego mogą być kłopoty, z tego mogą być konsekwencje, ale cały czas twierdzi, że jest wspaniale, ale zdaje sobie z tego sprawę, że to jest niebezpieczne. Um, no i, i co? I jakby jest. E, Zgubiłam trochę wątek, bo tutaj nam się dużo. Ciekawi, dużo ciekawią miesza. mnie właśnie i chciałbym ci jeszcze pociągnąć trochę za o tych ludzi, którzy wciąż popierają rewolucję. Wydaje mi się, że strach okej. Okay. Ale to nie wydaje mi to że to jest realne wszystkiego. poparcie. Tak, oczywiście, no bo są osoby, które nie wiem, otwarcie nie będą krytykować reżimu, bo się boją, ale mogą jakoś tam w, w sercu czy jakby w, w domu ee, być przeciw. Ale jest dużo osób, które jakby cały czas otwarcie mówią, że to jest dla nas najlepsza droga, jedyna możliwa i myślę, że jakby powodów jest pary. Z jednej strony to jest to, że no właśnie to, to starsze pokolenie myśli o tym, że właśnie dużo zawdzięcza, chociaż... To do tego też możemy przejść. Wiele osób też kwestionuje, że z tym analfabetyzmem i tą e, e, wspaniałą służbą zdrowia, to też wcale nie jest tak kolorowo. Um, no właśnie, czyli jednak jakoś powiedzmy to starsze pokolenie cały czas wspomina, że dostali mieszkanie, że ktoś im wniósł lodówkę, że właśnie się przeprowadzili, że jakby życie ich się polepszyło i oni cały czas jakby to powtarzają jak mantrę, i nie chcą słuchać tego, że minęło przecież 60 lat. Jak jakby, ale to się wydarzyło. Ja jadłam pierwszy raz w życiu na talerzu porcelanowym, znaczy porcelanowym, no bez przesady, na talerzu w ogóle, e, dzięki fidelowi. No, i potem, no to też jest właśnie, dlaczego powiedziałam na przykład o tym analfabetyzmie i o tych szkołach. Znaczy, rzeczywiście no jest faktem to, że rewolucja zlikwidowała analfabetyzm, ale jakby zapewniła Kubańczykom edukację taką, a nie inną. To znaczy, każdy w szkole słyszy taką historię i taką wersję, jest tak e, kształcony, jak chce tego rewolucja. I od samego, znaczy, no od małego wrażenia staw z tym, znaczy słuchając swoich dziadków i rodziców, że a no tak, ci wspaniali rewolucjoniści, w szkole słyszy jedno, w telewizji słyszy jedno i nie ma innych źródeł informacji. To jest, znaczy to myślę, że wpływ również ma na tę sytuację to, że to jest wyspa, znaczy że co innego być chyba częścią kontynentu, a co innego być wyspą i to jest taka wyspa i, i geograficznie i dosłownie i tak w, w przenośni. Oni naprawdę są zamknięci Pomimo tego, że ten internet już teraz e, dociera, um... I co, i wiele właśnie to, co zaczęłam mówić, młodych osób, znaczy jest taka grupa takich aktywistów i grupa osób, które bardzo mocno się sprzeciwiają w partii komunistycznej tego, co się dzieje na wyspie, i organizują od niedawna dużo liczniejsze protesty, i to jakoś tam się myślę nasila, ale wielu młodych Kubańczyków. Czy w ogóle Kubańczyków mówi, no tak, jest źle, ale przecież mamy embargo, mamy blokadę, no ale w ogóle, no to teraz jeszcze pandemia. No tak, no mamy całe życie pod górkę. Jakby to tłumaczenie tej, tego rządu, że jest tak źle, jest zawsze milion powodów. I pomimo tego, że od 60 lat wszystko jest winą imperialistów i to cały czas istnieje i dla mnie to jest jakieś komiczne, w ogóle, jak to słyszę cały czas, że właśnie wina imperialistów, ale że nawet jeżeli Kubańczycy już nie wierzą w to, że to jest wina, właśnie zawsze Stanów Zjednoczonych, to tak czy siak jakieś wymówki zawsze się znajdą na to, że to jest, no tak, bo my zawsze mamy podgórkę, no i tak musi być. I dopiero naprawdę czasami spędzają, Parę lat poza Kubą, dochodząc do tego, jak bardzo byli okłamywani od małego, jak to wszystko zostało po prostu zorganizowane, i jest dużo osób, które mówi, właśnie, już zaczyna się uśmiechać pod nosem, jak słyszy o tej wspaniałej edukacji. No tak, edukacja, doktrynacja, albo o tym, że Kuba ma wspaniałą służbę zdrowia. To też jest jedno z takich haseł, które cały czas się powtarza, które ja też bardzo często powtarzałam opowiadając o Kubie. No, Kuba jak najbardziej bardzo dużą wagę przykłada do kształcenia lekarzy i pomimo tego, że sprzętu nie ma, apteki są puste, ale to wszyscy wiedzą, no to właśnie że nasi wspaniali lekarze ratują świat. No i z jednej strony to jest prawda, no, Kuba kształci bardzo wielu lekarzy i rzeczywiście oni biorą udział w misjach na całym świecie. Tylko, że dorzućmy jeszcze do tego informację, że to jest jedno z głównych źródeł utrzymania w ogóle państwa. To znaczy, lekarze kubańscy są wysyłani na kontrakt komercyjny gdzieś za granicę, z czego na przykład sam ten lekarz dostaje 20%, 80% ląduje w kasie państwa. Znaczy państwa, no właśnie, co to jest państwo? W kasie, nie wiem, reżimu. A na przykład dostanie te pieniądze dopiero jak wróci, no bo, że, bo się obawiają, że nie wróci z tego kontraktu. Więc są przetrzymywane pieniądze. Jak wrócisz, to damy ci twoje 20%. A jak nie wrócisz, to nie dostaniesz nic, a może jeszcze twoja, nie wiem, żona, matka straci swoją pracę. Więc na przykład dużo osób też mówi o, tych, o tej wspaniałej służbie zdrowia w kontekście w ogóle współczesnego niewolnictwa. Więc jakby wszystkie te nawet takie Najpiękniejsze hasła mają jakąś też drugą stronę. Czyli ty nie widzisz takiego elementu systemu, który faktycznie działałby lepiej od y, krajów kapitalistycznych czy tym bardziej turbokapitalistycznych Stanów? No bo mów mi się, życie w Stanach, jak nie masz pieniędzy, to nie jest żaden róż, nie? to jest też tragedia. Zdecydowanie nie. Znaczy, zdecydowanie nie jest róż. Hmm. Ja no właśnie, długo myślałam o tym, że no bo wiadomo, że też mówimy o Kubie, która jest. Hmm wyspą na Karaibach i nie ma co jej porównywać, nie wiem, do Francji, tylko może bardziej do regionu i że tam rzeczywiście w wielu krajach y, żyje się trudniej, jest większa przemoc. To może jest, nie wiem, no coś, co już szukając tych plusów, bo takich, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, zwykłych plusów jest mnóstwo. No na przykład to, że jest życie sąsiedzkie, życie rodzinne, życie właśnie takie na, na podwórku. Ludzie się znają, spędzają ze sobą czas, ale nie wiem, nie nazwałabym tego Chyba, że to jest zasługa. Nie, nie, to zaraz, bo to masz też super fragment na ten temat życia codziennego i plusów, ale właśnie chciałem ci jeszcze przez chwilę przytrzymać, czy system, system, jako organizacja państwowa ma coś, czego możemy im pozazdrościć. Nie? No, znaczy... Wiesz tak jak w PRL-u się mówi, że no, tam wiadomo, że ten ten. Jako całość to się nie miało prawa utrzymać, ale na przykład dzisiaj się chwali osiedla, nie? Że, że ten mieszkaniowy mieszkaniowego został zaspokojony, mogliśmy się śmiać z, z, z mieszkań, ale w porównaniu z dzisiejszą deweloperką, one są su, super na pewno lepiej zaprojektowane i tak dalej, że jesteśmy w stanie wyłuskać pojedyncze elementy prl owskiego systemu który, gdyby został zaimplementowany do, do kapitalistyczno-demokratycznej rzeczywistości, byłby wartością. nie? Na przykład właśnie planowanie przestrzenne. Ale jak rozumiem, ty w Kubie już musisz się bardzo wysiedzić, żeby znaleźć cokolwiek, za co można znaczy, go pochwalić. No, no w niektórych państwach na przykład to, że jest zaraz znowu powiem ale, znaczy darmowa, bezpłatna opieka zdrowotna nie jest zawsze oczywista. No każdy Kobańczyk, ta pomoc zostanie mu udzielona czy karetek nie ma, jak się coś wydarzy, no ale zawsze ktoś kogoś dowiezie a, i nie, nie dostanie potem rachunku. Oczywiście tutaj to, to moje ale, że zaraz któryś z kubańczyków powie, ale ja zarabiam 30 dolarów, to ja, ja, ja to utrzymuję, to są moje pieniądze, ale no powiedzmy, umówmy się, że to jest jakiś plus tego, że rzeczywiście za edukację i za, za um, służbę zdrowia, no jest dostępna dla wszystkich. Na Kubie jesteś, myślę, że bezpiecznie, oczywiście zawsze wszędzie się zdarzają jakieś, nie wiem, przestępstwa, a no myślę, że nie ma państwa na świecie, gdzie nic by się nie działo, Tutaj myślę, że z kolei to działa tak, że, że właśnie ten aparat państwa jest tak silny, że właśnie trochę ten wielki brat obserwuje, eee, przez co, jeżeli chodzi o taką pospolitą przestępczość, no to mm, nie to, że jej nie ma, ale rzeczywiście jest tam dość bezpiecznie. Nie wiem, czy to można nazwać właśnie takim plusem systemowym. Na, może. Tak, tak. Nie wiem, czy mi zaliczysz. Tak, zaliczam, zaliczam. Chociaż to nie było, jakby odpowiedź ze, jakbyś zero znalazł, to też była dobra odpowiedź. Ale jest świetny bohater w Twojej książce, który wrócił. I, i on zwrócił ze stanu. Znaczy, on, tak, on był w, w Miami, wcześniej był w Ameryce Południowej i wrócił do, na, na Kubę i, i tłumaczy swoje powody. To jest dla mnie hmm. bardzo ciekawe. A jest dwóch takich. No, ciekawe, którego, o którym mówisz? Ja mówię Jasen? o tym młodszym. Hmm. O, teraz mnie jak ma na imię? Jaser, tak. Mhm. Y... Jaser mówi tak. Ze znajomymi z Meksyku i Stanów nie utrzymuję kontaktu. Odłączyłem się od internetu, nie jeżdżę do parku, by łapać Wi-Fi, wypisałem się z Facebooka, zamknąłem skrzynkę mailową, nie mam komórki. Jak ktoś chce się ze mną pogadać, dzwoni do domowy albo puka do drzwi. Żyję powoli, czuję się bezpiecznie. Wiem, że nie umrę z głodu, a jak zachoruję, nikt nie zapyta w szpitalu, czy jestem ubezpieczony. Tak, wkurza mnie sytuacja ekonomiczna na Kubie. Życie tutaj bywa trudne. Ludzie nie mają pieniędzy, ale gwarantuję, że wielu jest szczęśliwych. Tam mają wszystko i chodzą smutni. Pytasz, czemu tak niewielu wraca? Bo powrót traktowany jest jak porażka. Bardzo trudno wytłumaczyć ludziom, że tam poza wyspą wcale nie było ci dobrze. Nie chcesz zawieść tych, którzy ci pomogli. Ja wiem, że zawiodłem mojego tatę. Kubańczycy w Miami ciągle opowiadają, jak piękna jest Hawana. Jak to dobrze posiedzieć wieczorem na male konie. Wspominają romanse z dziewczynami z Vedado. Gotują aros kongri, smażą banany, maniok, pieką i świniaki. Wieczorem piją rum, grają w domino. Robią w Miami małą Hawanę, ale ona nigdy nie będzie prawdziwa. Będą daleko od swojej pierwszej szkoły, pierwszej dziewczyny przyjaciele, z którymi kopali piłkę. Miami to jest miasto tęsknoty. I to jest piękna jakby, piękna relacja właśnie taka na poziomie życia, prawda? Że może w Stanach będziesz miał lepsze życie, chociaż też bym to wziął w nawias, bo ty też opisujesz że jak rozmawiałeś na przykład z taksówkarzami, więc jak ktoś zarabia, tak jak mówię, jak ktoś w Stanach przyjechał i, 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 i zarabia bardzo mało, to to, to, nie, to nie jest jakby, to nie jest miłe życie wcale. A, a w Hawanii właśnie będzie miał przyjaciół, będzie miał otoczenie, jest odłączony od Facebooka. W sumie w dobie naszego przebocicowania to też mi się wydało bardzo kuszące, żeby się odłączyć od wszystkiego i wyrzucić komórkę i tak dalej. I, on, i jak na to spojrzysz pod odpowiednim kątem, no to faktycznie, to ta, ta, ta Kuba się wydaje lepszym miejscem do życia. I dla wielu, i tu mówimy o młodym chłopaku, to nie jest ktoś, kto tam właśnie tak jak wcześniej cytowane bohaterki tam, o, tam 60 lat temu. Nie, no on pojechał, zobaczył, życie emigranta jest ciężkie. On nie chciał pracować w beznadziejnych pracach w Miami. Wolał wrócić i, być i, i żyć samotnie. Wolał się przyznać, że tak. Mi się tam nie podobało, wracam tutaj. Ja bym to chyba trochę oddzieliła od systemu. To znaczy, z jednej strony to, co powiedziałeś na samym początku, że życie emigranta zawsze jest trochę trudne, no bo odłączasz się od rodziny, od przyjaciół, od jakichś, nie wiem, swoich smaków, przyzwyczajeń i lądujesz w nowej rzeczywistości. Myślę, że to zawsze jest jakoś tam trudne, tylko, że no jednym wychodzi, drugim nie. A jeszcze no Kubańczycy płyną z wielkimi oczekiwaniami, z takim wyobrażeniem, że po prostu, no od teraz będzie wspaniale, bo to też się często pojawiało, że w ogóle ich wszystkie um, jakby problemy, yy, no zrzucali na fidela, że wydaje im się, że jak wyjadą, no to odetną się od tego wszystkiego i już teraz będzie tylko lepiej, a się okazuje, że jest trudno, a czasami może Kubańczykom być jeszcze trudniej, bo oni jednak żyją w jakiejś bańce. To znaczy, yy, no jak, nie wiem, my, my byśmy się teraz zdecydowali, że dobra, jedziemy do Holandii, no to no nie wiem, no założymy sobie konto, może wejdziemy na jakieś portale, poszukamy pracy, pewnie będą po angielsku. Teraz. No my, tak, wiemy mniej więcej jak to działa. No właśnie, to jest dlatego Kuba mi tak korespondowała z tym PRL-em, bo wtedy... Bylibyśmy w bardzo podobnej mentalnej sytuacji, co Kubańczycy, bo to był kompletnie inny świat. A Kubańczyk nie umie sobie założyć konta. On nie wie, jak to działa, jakby gdzie on ma tej pracy szukać. To znaczy oni oczywiście też sobie pomagają nawzajem, ale nawet jeżeli Kubańczyk pierwszy raz w życiu wylatuje z wyspy i wszedłby do takiej księgarni, on nigdy nie był w takiej księgarni. Znaczy, że może kupić tyle książek, no ja pamiętam takie momenty, że nie wiem, wchodzę z kimś do supermarketu, jego boli głowa no, i po prostu jest przebodźcowany i jakby my mamy dużo więcej, znaczy to jest kwestia i technologii i, i właśnie dużo więcej jakichś, nie wiem, bodźców różnorakich, pomimo tego, że Kuba jest bardzo też głośną wyspą, ludzie są głośni, jest mnóstwo muzyki, ale jakby dużo raczej inne rzeczy się dzieją. Świat funkcjonuje już trochę inaczej, a oni przyjeżdżają z jakiegoś takiego właśnie, no nie wiem, z lat tam sześćdziesiątych czy jakichś i muszą się w tym odnaleźć. A jeszcze dodatkowo, co chyba też się powtarza w bardzo wielu też migranckich historiach, nie tylko kubańskich, to znaczy jadą z jakimś zobowiązaniem. To znaczy, że, nie wiem, mają poczucie, że a dobra, to ja teraz mojej mamie będę pomagał i ja trochę to jej życie polepszę. Czy tam może na przykład ktoś zaciągnął dług na to, żeby nie wiem, gdzieś polecieć i leć już z długiem. I to nie tylko, że jest mu trudno się ogarnąć, musisz gdzieś znaleźć pracę i właśnie nie wiem, na uberze będziesz zarabiał grosze, to jeszcze masz tą presję, że musisz tobie się udać, musisz komuś pomóc, przesłać pieniądze, a najlepiej to jeszcze w ogóle chcesz wysłać w ogóle zdjęcie, jak jesteś szczęśliwy, a tak naprawdę może nie wiem, nie masz przyjaciół, nie wyszło Ci, nie możesz znaleźć pracy i jest w ogóle beznadziejnie. A powiedz, jak ty patrzysz na te, właśnie na Mało Hawanę, na te migracje w Miami? Bo ty ją tak rysujesz, chodzi mi właśnie jakby, jak kiedy skupiasz się na tych migrantach faktycznie politycznych, bo ty też pokazujesz, że, że wiele osób mówiło, że chce azyl polityczny, a w życiu się polityką nie zajmowało. No ale kiedy patrzysz na tych, co faktycznie mieli jakiś, czy to byli ludźmi kultury, czy opozycjonistami, no to ja mam wrażenie, że to, takie to jest karykaturalne, że oni są tacy w tym swoim oporze właśnie, no śmieszni trochę, oderwani kompletnie od, po pierwsze już od tej Kuby od kilkudziesięciu lat, jak tam opisujesz tych 70 siedemdziesięciolatków, co tam wszyscy siedzą i wspominają, a ja to bomby podkładałem i im się wydaje, że, że właśnie mam wrażenie, że jakby wierzą w to, że system się przewróci, bo ludziom brakuje demokracji czy nie wiem, wolnych mediów których w ogóle nie znają i w ogóle nie o to chodzi. Nie dlatego ludzie uciekają. Dla mnie porażający był fragment jakiegoś kompletnego oderwania muzyka. To jest strona 220. Carlosa Moliny. On mówił rzeczy no, dla mnie no, porażające. Jak mówi jego żona. O, on, on mówi, czy wróciliście kiedykolwiek na Kubę? Pytam. Nigdy. Gdy mój tata się rozchorował, mama prosiła, żebym przyjechał, a ja nawet nie dojechałbym do domu. Jeszcze na lotnisku w kawanie zacząłbym mówić rzeczy, za które od razu wsadziliby mnie do aresztu. Przyzwyczailiśmy się do wolności słowa. I tak dalej. Żona mówi, my jesteśmy przeciwni podróżowaniu na wyspę, wtrąca się marice. Nie zgadzam się z ludźmi, którzy odwiedzają swoje rodziny, latają by świętować 15 urodziny dzieci, by imprezować, spędzić weekend w Varadero. Ich pieniądze utrzymują rząd. Pewnie jeżdżą, bo za bliskimi tłumacze, myśląc za podróżach swojego męża. No tak, ale czy to nie jest trochę egoistyczne? Kontynuuje Marisa w coraz większych emocjach. Mnie się wydaje, że ci ludzie nie czują ojczyzny tak jak my. Większość osób przyjeżdża dziś do Miami z powodów ekonomicznych, niepolitycznych. Wolność to dla nich możliwość posiadania większej ilości dóbr. Oni wyrośli w rewolucji, próbowano wyprać im mózgi, mają inną mentalność od nas. Przyjeżdżają do Stanów i nawet nie krytykują rządu kubańskiego, bo nie chcą mieć problemów. Nie mówią prawdy, nie rozmawiają polityce. I i tak dalej i tak dalej. Potem tutaj właśnie ona jeszcze opisuje ja bym chciała, żeby zrzucono bombę na siedzibę rządu kubańskiego, nawet gdyby mieli zginąć niewinni ludzie albo ktoś z mojej rodziny, żeby mój kraj w końcu był wolny. Wiesz o co mi chodzi, że to już jest tak karokaturalne dla mnie, takie właśnie, nie chcę za daleko wyciągać wniosków, ale jak ktoś, ilekroć ktoś krzyczy demokracja, demokracja także tu w Polsce, w kompletnym oderwaniu od jakichś powodów ekonomicznych i że tutaj chodźmy, obalmy ten straszny reżim, który nas, nas więzi, bo najważniejsze jest wolność słowa, no a dla ludzi nie, i to jeszcze tak właśnie, nie, mój ojciec chorował, tego ja nie pojadę odwiedzić, bo nie będę tego rządu wspierał. Nie, ludzie jak tutaj jadą na 15 rodziny córki, to są zdrajcami. To, to taki, po pierwsze to jest strasznie protekcjonalny, jak oni tak mówią, o tych głupich masach, które tak z takich błahych powodów emigrują, ekonomicznych, a my tu mamy z prawdziwych powodów emigrujemy, bo politycznych. I, i jakieś to mi się wydało właśnie, to, trochę tak sobie wyobrażałem yy, Emigrację w Londynie, yy, polską. Nie, nie wiem, czy słusznie, ale tak mi się skarżyło, jak to też po Ewy Winnickiej książce, że tam siedzieli sobie właśnie w salonach i tak sobie dyskutowali, jak to tą, tą demokracją, ale też w ogóle takich właśnie polskich elit może to jest w ogóle cecha elit które w kompletnym oderwaniu od, od, od codziennego życia, właśnie tak krytykują ten reżim, jakby nie rozumiejąc yy, Dlaczego ludzie uciekają? I też nie rozumiem, co tak naprawdę obali reżim, bo reżimu nigdy nie obali, moim zdaniem, i nie tylko moim. Nigdy nie, nie, nie obalą takiej glistej idei jednak dla ludzi jak demokracja, tylko konkretna rzecz, że właśnie przed internetu nie mają. Więc nie wiem, czy ty tak, że, czy jakby oni byli dla ciebie, czy ty to celowo, czy ja to źle czytam, czy ty mhm. też w, w, widziałeś, że oni są trochę śmieszni, czy przesadzam może? Hmm. hmm. Wiesz co, wydaje mi się, że w momencie jakby słuchania i pisania yy, miałam chyba takie same jakby odczucia, jak ty. A teraz z perspektywy. Yy, to znaczy, jak mi ktoś mówi, że zrzuciłbym bombę i zginęliby niewinni ludzie, to cały czas powoduje to we mnie jakiś yy sprzeciw. Ale chyba już jakby tak, e, znaczy nie słyszę tego tak jak słyszałam. Nie wiem, może ich, moje poglądy się jakoś zaostrzyły, może przez to, że e, teraz bardziej też przyglądam się temu, co się dzieje e, obecnie na wyspie a dzieją się złe rzeczy, bo jest i więcej aresztowań, i więcej takich, no nie wiem, no sytuacja ogólnie jest bardzo zła. Znaczy też nie jestem osobą, która by miała komukolwiek mówić tak, trzeba po prostu zrzucić bombę i to skończyć, ale jednocześnie jakby rozumiem, że no, no że w nich to po prostu jakoś, nie wiem, no ta frustracja i to, to wszystko jakoś narasta, miesza się. I że mają chyba żal do tych ludzi, którzy, yy, którzy, jakby z jednej strony, no właśnie, uciekają z wyspy, ale nie powiedzą tego publicznie, nigdy nie skomentują, bo może im to zaszkodzić. Ja wiem, że to jest jakby, znaczy, yy, 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 nie wiem, jakieś takie naiwne byłoby stwierdzenie. Udawanie, że tego nie ma, albo że to się nigdy nie wydarzy, no bo zgadzam się z Tobą, że tak się e, tak, e, no tak to jest. I jak najbardziej te takie momenty, kiedy było najbliżej do zmiany systemu, to wtedy, kiedy po prostu ekonomicznie było źle. Kiedy ludzie na przykład, albo nie wiem, nie mieli co jeść, albo myślę, że teraz ten moment pandemiczny, dużo osób myślało o tym, no właśnie, że, że może coś się zmieni, bo to jest ten moment, kiedy ludzie zaczynają wychodzić na ulicę, właśnie kiedy i żyje im się trudniej, jakby jest to jakoś tam naturalne. Ale z drugiej strony bym chyba, czy znaczy nie wiem, czy rozumiem, ale jakby przyjmuję to, że też oni tak myślą, poza może tym wątkiem, że giną niewinni ludzie, jakby całą resztę jakoś tak, no nie wiem, też przyjmuje. Aha, no to jest jakby bardzo dużo osób decyduje się nie jeździć na wyspę, bo na przykład, żeby po, e, polecieć, e, no to oni w ogóle tam kubański system na przykład e, trzeba jak to się mówi po polsku, Od, odświeżać nie wiem, swój paszport i płacić ogromne pieniądze za to, że e, Kubańczyk mieszkający za granicą chce polecieć do swojego kraju. To jakby mi na przykład jako polscy turystce jest dużo łatwiej i taniej niż Kubańczykowi, który wyjechał, bo jako się traktuje jako tą osobę, aha, no dobra, uciekłeś, to teraz płać nam. E, I oni mają poczucie, że po prostu dopóki to się będzie działo, jest mnóstwo osób, które popierają embargo, w ogóle jakby ta, e, ta część Miami, ta taka właśnie starsza emigracja, bardziej taka republikańska, to oni też za Trumpem, żeby docisnąć, żeby to się skończyło i żeby tam, no może w końcu jak wszyscy nagle te sankcje wprowadzą, to to padnie, bo e, takie mieli przeświadczenie i, i traktowali w ogóle Baracka Obama jako strasznego zdrajcę, ponieważ on uścisnął dłoń właśnie Raulowi i że to jakoś, nie wiem, Kubańczycy bardzo często to koncentrują się na, na tym, jak, co inne państwa robią, na tym nie, co się dzieje, jakby w nich samych, w Kubańczykach, tylko właśnie, żeby te zewnętrzne siły albo, nie wiem, pomogły, coś zrobiły, że jakby na te stany. Więc yy, no myślę, że słuchałam tego z dużym, jakby takim, może nie szokiem, bo się spodziewałam i sobie myślałam, że też takich bohaterów jakoś tam szukałam. Yy. Ale teraz jakoś bardziej to przyjmuję. Znaczy nie, nie mówię, że się zgadzam, ale też nie wydaje mi się tak to bardzo karykaturalne. A zanim jeszcze, bo to jest bardzo ciekawe, czy padnie, czy nie padnie i co się teraz dzieje na Kubie, ale chciałem ci jeszcze zapytać, jak ty oceniasz politykę Stanów Zjednoczonych, która się bardzo zmieniała też, to pisujesz w książce, bo to prawo suchej, mokrej stopy, jakiś w ogóle przedziwny taniec na linie kolejni prezydenci Stanów uprawiali, tak jakby nie wiedząc, czy przyjmować, czy zaostrzeć, bo ty też. Bo... I właśnie, co, co ty myślisz o tym, jaka powinna być polityka Stanów Zjednoczonych? Bo z jednej strony, oczywiście, jak opisujesz tych ludzi, którzy płyną na tratwach, no to my wszyscy kibicujemy. Chcielibyśmy, żeby oni dopłynęli bezpiecznie, żeby Amerykanie ich przytulili i żeby mieli łatwy start i czasami niektórzy mają faktycznie to opisujesz. Z drugiej strony, też twoi bohaterowie mówią, że to jest zawór bezpieczeństwa dla Kuby, że tak długo póki Fidel może po prostu. Wypuścić te elementy niepewne i Stany ich przyjmują, no to tak długo nie będzie prawdziwej zmiany, bo po prostu otwierasz zawór, ileś tam tysięcy ludzi wyrzucasz. Przykrywasz wieko, ci najbardziej rewolucyjni właśnie popłynęli i masz spokój. I że ten, ten taniec między kolejnymi prezydentami amerykańskimi a Kubą, a Fidelem, powoduje, że system nie padł do dzisiaj. Nie? No, oczywiście, no dobra, w, w, w latach do upadku komunizmu i tak nie mógł paść, bo, był, bo jakby to by wywołało trzecią wojnę światową. No, ale już jakby od 30 prawie lat nie ma ZSRR, a system cały czas tkwi, chociaż nie ma już mocnego Protektora. No i, no, no i ja nie miałem dobrej, jakby Ty też nie, nie, nie desz prostej odpowiedzi. Jaka polityka migracyjna Stanów, która ma ogromny wpływ na to, co się na Kubie, jest właściwie. Zastanawiam się, czy Ty masz swoje, jakby swoją opinię. Znaczy, jaka powinna być, to chyba jest dla mnie za, za trudne pytanie. Nie, nie czuję się na siłach, żeby, żeby odpowiedzieć, ale na pewno to, co mogę powiedzieć, jest to, że e, znaczy, stosunki kubańskie no, z Kubą były wykorzystywane. Przez, przez Stany Zjednoczone i przez polityków na bardzo różne sposoby i na pewno nie patrzę na Stany jako na tego dobrego brata, który ich tam przyjmie, się nimi zaopiekuje, no da uciekać od reżimu, to chodźcie do nas, my wam po, pomożemy. Zdecydowanie nie. To też jakby, to też było narzędzie polityczne. Jakby ci, ci ludzie no z, jakby z dwóch stron byli nie wiem jak to nazwać, no, wykorzystywani po prostu, bo, bo to co powiedziałeś, to znaczy, do tej pory jest taka polityka, chociaż nie ma jakby takiej wielkiej jakiejś fal migracji w tym momencie, ale jeżeli ktoś się nie zgadza z reżimem, to w właśnie, nie wiem, paradoksalnie albo nie, jemu całkiem łatwo wyjechać, bo Kuba to jest jakby ich taka taktyka, która działa i to działa od tylu lat, że. Tym, którym się najbardziej nie podoba, to niech oni wyjeżdżają, niech nie działają w środku kraju. Jest dużo osób, które mówi, że nie, właśnie ja chcę wrócić. Jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, z artystów, aktywistów, opozycjonistów zaczyna kursować... Za granicę, na jakieś, nie wiem, stypendia i zaczyna wracać do Kuby, to to są dla nich najgorsze, i najbardziej niebezpieczne osoby. I jeżeli oni tylko chcą wyjechać i gdzieś tam zostać w Stanach, czy gdzieś sobie i zająć się swoim poletkiem, albo nawet, nie wiem, aktywizmem w Miami, bardzo proszę. Więc to jest zdecydowanie wentyl i były takie momenty, kiedy właśnie, um, na przykład, był to upadek. Um, Związku Radzieckiego, kiedy po prostu była tak duża frustracja i na Kubie była tak zła sytuacja ekonomiczna, że no Fidel powiedział, jak chcecie to, to płyńcie, to jedźcie, a bo wcześniej i, i przez większość czasu wyjazdy z Kuby były nielegalne, trzeba było się starać o pozwolenie, więc on bardzo tym żonglował, ale ze strony Stanów to, to też oczywiście to nie była jakby, a jakby pomoc humanitarna płynie do nas. swojego czasu no Kuba miała i strategiczną i pozycję, i znaczy w historii, co, co dawno temu się skończyło, jakby teraz. Tak mi się wydaje, że znaczy, że Kuba trochę nikogo nie obchodzi. To było tak, że Kubańczycy, którzy przyjeżdżali do Stanów, to mieli w ogóle prawa, jak żadne inne narody. Obowiązywało tak zwane prawo suchej i mokrej stopy. Jak ktoś właśnie przyjechał, nie wiem, stawił się na granicy z Meksykiem i powiedział jestem uchodźcą politycznym, Ok, dobra. I dostawał od razu kartę pobytu, wszystkie dokumenty. Pomoc na start, i nikt się nie cieszył takimi prawami, i z tym prawem skończył Barack Obama dlatego też przed końcem jego kadencji była bardzo duża fala właśnie, bardzo dużo osób imigrowało, żeby, żeby, żeby zdążyć i było to ocieplenie stosunków. Potem Donald Trump z kolei, znaczy nie, nie przywrócił tego prawa, bo myślę, że to nikomu nie było na rękę, żeby przyjmować Kubańczyków, bo teraz trochę nie ma w tym interesu, no bo po co, jakby co Kuba znaczy obecnie. A jednocześnie jeszcze bardziej odwrócił się od tych stosunków takich bardziej przyjacielskich, ich otwieranie ambasady, po wręcz przeciwne, to znaczy zaostrzenie i, i zakaz yy, yy, jakichś stosunków gospodarczych z Kubą, yy, ale to też yy, można powiedzieć, że on zakazał przede wszystkim tego, żeby nie można było robić biznesów z... Yy, jak to nazwać? Chciałam powiedzieć stowarzyszenie, ale to nie jest stowarzyszenie, znaczy to się nazywa GAS, a to jest... Yy, Konsorcjum, nie wiem, w rękach wojska na Kubie który jest właścicielem sieci sklepów, hoteli. Wszystkie pieniądze tak naprawdę z inwestycji międzynarodowych trafiają w ręce wojska i nikt tego nie rozlicza i w ogóle o tym się tak jakby wprost nie mówi. Więc też są osoby, które mówią, no tak, no ale właśnie, dlaczego to ma iść do, do wojska kubańskiego, które jest jakby w ogóle gdzie w tej układance. To tam, więc z tym z kolei skończył Trump i jakby też jest oskarżony o to, że dlatego na Kubie jest tak źle, no bo właśnie przez politykę Donalda Trumpa. No a teraz no, Joe Biden mówił, że no nie, my jakby tak mamy na, na uwadze tutaj braci kubańskich. Już mówił w takiej z kolei znowu retoryce bardziej Baracka Obamy, wiadomo, no bo to się zmienia, Demokraci, republikanie. Ale jakby nic nie zrobił, bo to chyba jakby nikomu już się nie, nie opłaci. Nie ma powodów, dlaczego jakby Stany miałoby się teraz Kubą jakoś, nie wiem... Im pomagać Albo znaczy pomagać. To nigdy chyba nie była taka pomoc z, z serca, ale swojego czasu ta Kuba rzeczywiście miała znaczenie i rzeczywiście była. Nie, no bardzo oczywiście. Ważnym jak jak się mapie. wpisywała w zimną wojnę, no to była strategicznie ważna dla tak. obu stron. Jak skończyła się zimna wojna, to właściwie, tak jak mówisz, staną już... Potem jeszcze długo, bo ta właśnie pierwsze osoby, które wyjeżdżały z Kuby, to byli to byli głównie zamożniejsi kubańczycy z katolickich rodzin, biali, dobrze wykształceni, ci tacy, którzy bardzo szybko zaczęli jakby no nie zgadzać się na to, że na przykład, nie wiem, no ich własność prywatna jest im odbierana i to była właśnie ta emigracja lat 70. i i oni bardzo często w Stanach porobili duże kariery, um, i również w polityce. I to lobby kubańskie było bardzo silne. Teraz ono już jakby wygasło, ale nawet po zimnej wojnie, po prostu w. Wy... Um, cały czas oni mieli wpływ, cały czas um, no, mieli coś do powiedzenia, to, to lobby było silne, a teraz trochę i z jednej strony się, się zestarzeli, z drugiej jakby ta kuba już trochę nikogo nie obchodzi, więc tak wątpię, żeby teraz coś się zmieniło tak naprawdę, żeby Biden nie wiem, wprowadził jakieś nowe rozwiązania, bo chyba nikomu nie jest to na rękę. A powiedz, powiedz, proszę, bo trochę cały czas się przewija ten wątek, czemu reżim się trzyma. To jest fascynujące trochę, no ale za naszą wschodnią granicą też się trzyma 30 lat po upadku komunizmu. I na to się też wiele rzeczy składa. Ale czy ty, powiedz, co się teraz dzieje na Kubie. I drugie pytanie, czy Twoim zdaniem to się właśnie wywróci? A mogę zacząć od tego, dlaczego wydaje mi się, że, że to cały czas trwa? Powiedz, no. Bo to jest, um, znaczy, to jest jakby takie pytanie, które ja sobie zadaję, chyba od kiedy zaczęłam jeździć na Kubę, i na pewno nie mam jednej odpowiedzi, nie jestem przekonana, ale sobie jakby zbieram takie elementy, bo też mnie bardzo to, to nurtuje. Dlaczego tyle lat? Po prostu wszystko popadało, zmieniało się, cały świat się kręcił, a tam to istnieje. Tym bardziej, przepraszam tym mm bardziej, -hmm. że wydawałoby się, że Amerykanie właśnie powinni pomyśleć, no dobra, już ich Rosjanie nie chronią. Po co nam taka dyktatura u bram? Po prostu wrzućmy tam, zróbmy tam zamach. Jakiś CIA niech tam wejdzie, nie go zlikwidują, wprowadźmy przecież marionetkowe jakieś rządy. Amerykanie nie, nie w takich krajach wprowadzali swy, sobie przychylnych polityków, więc dziwię się, że też Amerykanie jakby tego nie zrobili do dzisiaj. Nie? Znaczy, CIA w ogóle tam było tysiące zamachów na Fidela no i też była inwazja w Zatoce Świń, znaczy zrobiona przez samych Kubańczyków, ale którzy byli szkoleni. Co prawda tam nastąpiła zmiana. Narządów, Kennedy się ponoś przestraszył, więc całe wsparcie. No tak, im ale to właśnie, wiesz, cały czas to, to było z tyłu to widmo tak. wojny światowej, nie? To, tak. które go straszało. Od, od prawie 30 lat nie ma tego widma, więc. No mogliby... ale po co mieliby to zrobić? Jaki by mieli w tym interes obecnie? Jakby. Wydaje mi się, że teraz, właśnie nikogo trochę to nie obchodzi, co tam się dzieje. To, co już trochę wspomniałam, ma znaczenie to, że to jest wyspa. I wydaje mi się, że też ma to znaczenie, jakby bo często nawiązujesz do naszego polskiego kontekstu. U nas komunizm zawsze był czymś trochę narzuconym z zewnątrz, co przyszło jakby się wydarzyło. Tam to jednak wydarzyło się od środka. To znaczy, co, czego złego by nie mówić o dyktaturze, to wcześniej przed Fitelem też była dyktatura. Batista był, wiadomo, jakby na, był właśnie marionetką Stanów Zjednoczonych i też było źle. Więc więc to jakby wyrosło no, rzeczywiście z, z potrzeby, z chęci, ze środka. To sami Kubańczycy, no, jakby z, z pomocą słynnego Argentyńczyka czy Gwary, ale to, to się zadziało, to oni to zrobili. A, I dużo osób rzeczywiście, nie wiem, w to uwierzyło. To też. Yy, yy, Chyba, no nie wiem, to, no to byli tacy przystojni młodzi ludzie, którzy nas wyzwolili. A więc mi się wydaje, że to ma duże znaczenie, że to nie było narzucone, tylko się urodziło na, na wyspie, na Kubie i, i potem jakby miało duże znaczenie na świat. Wydaje mi się, że duże znaczenie ma też to, że no właśnie i, i może um, ta edukacja, to może to też nie jest takie bez znaczenia. I tak naprawdę to, jak ten system um, bardzo szybko zaczął no, świetnie działać. I wywiad kubański, i to jakby um, to teraz to już tak super nie działa, ale um, CDR, czyli Komitety obrony rewolucji, które są na każdym osiedlu, to znaczy, jakby wszyscy Kubańczycy byli w to włączeni. Oni jakby wszyscy stali się częścią tej historii, tego nowego świata. I bardzo łatwo było wiedzieć, kto co, kto z kim. To PZPR, znowu przepraszam, ale mi tyle troków się wierzy. I obecna partia. No. I to, no tak, i właśnie tak bardzo osiedlowo, w takim mikro w ogóle świecie. ich też się pojawiają takie głosy wśród Kubańczyków, że nikt nic nie zrobi, dopóki jakby nasi dziadkowie, którzy, znaczy, że oni nie chcą przeciwko sobie, że jakby te, to nie jest tak, że wszyscy, my Kubańczycy wszyscy chcemy wyzwolenia, tylko są osoby, które no naprawdę by się rzuciły w obronę i nie wiem, no chciałam powiedzieć, że nawet właśnie swoje życie by poświęciły, nie wiem czy to nie jest na wyrost, ale myślę, że, że tak, że to po prostu jest te, ta polaryzacja jest tak silna, że oni chyba tego się boją, że, że po prostu to była jakąś wojną domową, dlatego chyba wolą nic nie robić, żeby nie musieć po prostu... no nie wiem zwalczyć wal, czy walczyć, czy, czy próbować jakby się aż tak mocno przeciwstawiać swojej babci, cioci, koledzy, z podwórka, że chyba nie wiem, czy można powiedzieć wybierają ten taki stan zawieszenia, chociaż wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, że oni nie mają dostępu do informacji i dużo osób y, jakby to przyjmuje i, i to jest tak łatwo o tym mówić jakby nie wiem z Polski mając właśnie internet i tak dalej, a oni naprawdę nie mają tego dostępu do informacji i im cała rodzina też mówi, że nie no tak ma być i tak jest dobrze. A ten internet to jest drogi i się zawiesza, i tylko nie wiem, z kumplem z mają i pogadają, więc na pewno nie będą wchodzili na jakieś strony niezależnych dziennikarzy. Czyli czy ty uważasz, to, to teraz z mi się białoruski kontekst narzuca, czy ty uważasz, że takie protesty, jakie widzieliśmy rok temu na Białorusi, są możliwe na Kubie? No, myślę, że w chwili obecnej nie. To znaczy w. Em, teraz trwają y, protesty ale to jest jakby, to są ogromne protesty jak na warunki kubańskie czyli nie wiem 30 osób i to są ogromne protesty na Kubie a i teraz jakby y, parę dni temu został y, aresztowany y, Hamlet y, ojej matko przepraszam zapomniałem zysk. Y, boję się że przekręcę y, La Wastida. Jeżeli przekręciłam, to przepraszam. W każdym razie jest to jeden z takich najbardziej znaczy znanych młodych grafików kubańskich, który w ogóle był na rezydencji w Cezłów w Warszawie, mieszkał w Polsce wiele lat, ma tutaj dziecko. a jego, znaczy jego sztuka była w kontrze do jak najbardziej reżimu, i on też wykorzystywał w ogóle, zajmował się wątkiem propagandy, e, i wrócił z rezydencji w, em, w Niemczech i został aresztowany i nie ma z nim kontaktu. I właśnie bardzo dużo teraz władza się tak nastawiła na. Znaczy to też jest długa historia, nie wiem, czy mamy na, na, na to czas, ale właśnie teraz jest bardzo dużo aresztowań, właśnie artystów, aktywistów, którzy próbują coś powiedzieć, coś zrobić. Teraz jednak, bo tak mówiłam o tym internecie, który jest trudny, ale jednak jest, więc dużo tych rzeczy się dzieje, dzieje w sieci. Oni tam wrzucają, nie wiem, swoje filmiki, jakoś tam próbują być aktywni, ale właśnie była taka duża sprawa, Movimiento San Isidro, znaczy taka grupa artystów też właśnie z, zamknęła się i zrobiła, ogłosiła strajk głodowy um, też w obronie aresztowanego kolegi swojego rapera, um, który został aresztowany. E no, ale to, to zaraz znowu są aresztowania. Znaczy, wtedy przyszło do chyba największej manifestacji takich ludzi kultury pod ministerstwem, um, pod ministerstwem Kultury. Tam było ze 200 osób i to znanych twarzy, i to było już wręcz historyczne. To znaczy ci ludzie są, no jakby. Trwają cały czas aresztowania, i teraz, jeżeli ktoś, nie wiem, zaczyna nagrywać telefonem, to władza już się go boi i już możesz zostać aresztowany. Znaczy, większość z tych osób jest szybko wypuszczanych, chociaż jest parę, parę osób, właśnie tych aktywistów, którzy od miesięcy tam są. I, I na Kubańczyków bardzo działa to, że no dobrze, to ja zaryzykuję, najwyżej mnie aresztują, ale zaraz myślą o tym, aha, dobra, moja rodzina straci pracę, a praca ma tylko państwową, to, co my będziemy jedli. Jakby zaraz się uruchamiają w ich głowie jakieś takie kolejne rzeczy, i to jest w bardzo w takiej mikroskali, totalnie nie, nie takie jak na Białorusi. Może ta przemoc władzy też na szczęście jest trochę mniejsza, chociaż nie wiem, no złe rzeczy też na pewno się dzieją. To co mówisz, to że właściwie no nie ma nadziei w perspektywie jakiejś. Przyszłości wyobrażalnej na zmianę systemu. Znaczy są jakieś takie, nie wiem, kubańczykach się pojawiają i. Znaczy, to z jednej strony jest kielki a z drugiej strach. No bo teraz jeszcze no, Kuba zarabiała przede wszystkim na turystyce. Turystów nie ma, jest bardzo źle, znaczy sklepy zawsze były puste, ale teraz są naprawdę puste. Trochę się znowu robi jak. W, w latach 90. To znaczy, no może jeszcze nikt nie umiera z głodu, ale już jest trochę słabo. Do Stanów właśnie już nie tak łatwo jest, znaczy nigdy nie było łatwo, zawsze to było w ogóle ryzyko, życiem się ryzykowało, ale przynajmniej jak ktoś dotarł do Stanów, to mógł tam zostać. A teraz nie, no Kubańczyków się traktuje jak wszystkich innych, to znaczy trzeba być na czarno i się ukrywać, bo się jest, nielegalnie, się tam dostało. Więc jakby w tym narodzie. Ludzie trochę zaczyna się burzyć i trochę tych głosów jest więcej, i ludzie zaczynają bardziej narzekać, ale póki co ich jakieś e, ruchy czy próby no to zostają e, szybko tłumione. Jest też nowy prezydent, który jest z tego samego em, układu, który też chyba chce się wykazać. Został wybrany dlatego, że jest, e, że jest wierny i że jakby idzie po linii. E, więc no, nie wiem, no jakby tak jak to, co powiedziałam, że Kubańczycy trochę z nadzieją, a trochę ze strachem, no bo to jest przecież y, tyle lat w takiej rzeczywistości, no i, i co to będzie, jeżeli miałoby się coś zmienić, to co, jak do tego dojdziemy, czy właśnie, czy y, jak będzie wyglądał ten moment przełomowy, no ale z, y, więc myślę, że bardzo wiele osób tego się boi, bo nie mają też wspomnień sprzed. Z, z no, całe życie jesteś w tym, więc jakby mm, trochę narzekasz, a trochę się tego trzymasz. Może kolejny jeszcze powód. Yy, ostatnio się trochę Wietnamowi przyglądam. Yy, jak rozmawiasz z aktywistami wietnamskimi, to oni też mówią, czy z ludźmi, którzy znają tę rzeczywistość polityczną, że nawet sobie ciężko wyobrazić, nawet gdyby jakimś cudem. Znowu, tam to się tylko z nazwy jest to komunistyczny rząd, ale nawet jakby tam po prostu z jakiegoś powodu zniknął ten rząd, to nie ma jakby, to by była polityczna pustka, bo nic nie ma. Jakby nie, to nie jest tak, że jest jakaś na opozycji migracja jest tak szczątkowa. Że nie ma gotowych ludzi, którzy, nie, nie ma Wałęsy, Gremka, którzy wejdą po prostu i przejmą państwowe struktury. Po prostu tam nic nie ma. No myślę, że na Kubie jest podobnie. Znaczy są oczywiście opozycjoniści, są osoby, które robią dużo, znaczy próbują robić, chociaż ich wszelkie też, nie wiem, jakieś próby zgromadzeń, to też zgromadzenia są nielegalne. Um, ale myślę, że, że to może być podobna sytuacja. No tylko, że na Kubie ekonomicznie po prostu się mówi o tym, że w pewnym momencie... To być może padnie dlatego, że już po prostu nie będzie miało jak funkcjonować, że te kasy państwa będą tak bardzo puste, eee, właśnie dlatego też, bo, bo to jest kolejna rzecz tego, co e, o tej Marisie, która chce zrzucać bomby i nie jeździ na Kubę, ponieważ tam chyba to jest drugi w ogóle w PKB kubańskim, e, na drugim miejscu jest, są pieniądze e, od Kubańczyków z emigracji. Więc oni myślą, dobra, już jakby tyle lat nic się nie zadziało, to jedyną jakby szansą na to jest odcięcie wszystkiego, co też się jakby nie wydarzyło przez tyle lat, ale że właśnie, no dobra, mamy pandemię. Turystów nie ma. Teraz Kubańczycy no, nie latają na wyspę i też mniej wysyłają pieniądze, dlatego rząd też wprowadza różne rozwiązania, na przykład przeprowadził reformę w ogóle walutową i na przykład wprowadził takie karty dolarowe, które można doładować tylko z zagranicy. I nimi kupować w sklepach, inaczej tam nie zapłacisz tylko tą kartą, po to, żeby tą po prostu gotówkę ściągać za granicę, bo to jest ich jedyna szansa, bo tam brakuje po prostu wszystkiego. Więc oni sobie myślą: dobra, no, odetnijmy wszystko, to może się uda, chociaż jakby no jakoś tam ich rozumiem, chociaż to też jest no straszne. A jak sobie Kuba z koronawirusem radzi? Znaczy no, na pewno sobie radzi źle ekonomicznie, bo turystyka to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o mm, taką sytuację już czysto pandemiczną, to, to ostatnio jest źle, bo tam um, mają około 2-3 tysięcy zakażeń dziennie. Cały czas wszyscy mówią, że to są oficjalne statystyki, czyli nie wiadomo, jakie są naprawdę, bo na Kubie zawsze będzie dobrze i wszystko pod kontrolą, co by się nie działo, um, no tam jest 11 milionów osób, więc to też jest jakby w, w tym kontekście. Kuba też się chwali bardzo swoją szczepionką pierwszą w, w ogóle w Ameryce Łacińskiej, ale i w ogóle trwają szczepienia, to nawet nie jest jedna, tylko tam parę szczepionek, tylko co ważne te szczepionki w ogóle nie przeszły żadnych testów międzynarodowych, znaczy w ogóle nie, nie było takich prób. Kuba twierdzi, że są bezpieczne i w ogóle super, wszystko fajnie i szczepi, no ale nikt spoza Spoza Kuby nie, nie miał do nich wglądu, więc to jakby osobom, które nie ufają rządowi, to też nie ufają tym szczepionkom. I na przykład Kubańczycy proszą swoich bliskich, nie szczepcie się tym, bo nie wiemy, co to oni mówią, no, my chcemy w ogóle się zaszczepić, chcemy normalnie żyć. Tak. Więc to też jakby. Zanim jeszcze zapytamy, czy mamy jakieś głosy z publiczności, czy są jakieś pytania, to. O chyba mamy jakieś głosy tutaj. Mamy. Ach, mam na karteczce. Mhm. To już taki nowoczesny system. <laughs> Czy nowy przywódca Kuby, Miguel Díaz, Miguel Díaz-Canel, prezydent, sekretarz Partii Komunistycznej, jest jakąś nadzieją na osłabienie reżimu i polepszenie życia codziennego Kubańczyków? No to już trochę chyba zaczęłam odpowiadać. Moim zdaniem nie ponieważ właśnie e, z tego co, 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 co czytam, co rozmawiam z ludźmi, no to właśnie dlatego on był prezydent, znaczy został prezydentem, ponieważ jest taką bezpieczną opcją, która nic nie zmieni i właśnie osobą, która nie dość, że nic nie zmieni, to jeszcze chce się wykazać, że rzeczywiście on jest tym lojalnym. On ma i trochę przeszłości urzędniczej, trochę wojskowej, więc jest jakby takim nasz człowiek, sprawdzony, który tutaj żadnych wybryków nie nie będzie robił, więc akurat w nim to bym nadziei nie, nie pokładała. I pytanie drugie. Zastanawiam się, jakimi środkami transportu ludzie wydostają się z Kuby. To dużo o tym w książce piszesz, ale może to jakoś podsumujesz. I jeszcze pytanie, jak reżim dba o wizerunek kraju, na przykład jeśli chodzi o zagraniczny przekaz medialny, czy to, co zobaczą turyści? To jest też ciekawe pytanie, czy ja, jakby, jakbym kupił bilet i poleciał na Kubę, to czy zobaczę, będę mógł sobie pójść wszędzie i zobaczyć kraj, tak jakbym chciał, czy będzie za mną chodził jakiś smutny pan, czy będzie miał mnie na baczeniu, żeby? Nie, te... to tutaj akurat e, chyba nie jest tak źle jak w kolei. Myślę, że możesz, e, no, nie no, możesz wynająć samochód i możesz pojechać sobie, gdzie chcesz. E, dopóki właśnie, nie wiem, no już ja jak pisałam książkę, to się zastanawiałam, bo żeby być na przykład, nie wiem, dziennikarzem albo cokolwiek jakby realizować, to trzeba się zgłosić, trzeba mieć na to pozwolenie i wtedy smutny pan zaczyna za tobą chodzić. Ale turyści, nie no, mogą wszędzie, wszędzie pojechać i nie ma raczej takich, nie wiem, miejsc jakichś ukrytych, że tutaj mamy właśnie coś na pokaz, znaczy no na pokaz, no nie wiem, mamy hotele, kurorty i, i Hawanę, no ale nie ma jakiejś drugiej rzeczywistości, którą jako turysta musisz odkryć, e ale co, no myślę, że Kubańczycy no przede wszystkim nawet są, są kampanie w Polsce pokazujące, no tam jest realnie pięknie, więc to zadanie jest dość łatwe, bo pokażesz widoki, pokażesz plaże i już ci się zaczyna robić ciepło i masz ochotę na takie wakacje. Um, a jak pojedziesz, no to no znaczy czasami ludzie nie wiem, lecą czarterem i, i spędzają po prostu w hotelu zamkniętym po środku, ale dużo osób też po prostu zaczyna sobie jeść Spać u Kubańczyków. I Kubańczycy też mają taką otwartość w narzekaniu na to, co się dzieje. O ile to jest jakby tak powiedzmy dość prywatnie. To znaczy nawet jako turysta możesz tam posłuchać, no nie wiem, bo właśnie jeden będzie zakochany w rewolucji, a drugi ci powie, że to w ogóle właśnie dyktatura, życie nie da, w ogóle to i tamto. I dopóki na przykład, nie wiem, um, nie robi się tego jakoś bardziej publicznie, to znaczy nie zorganizujesz jakiegoś, nie wiem, małego wiecu, czy koncertu na przykład, jako muzyk, czy nie zaczynasz tego nagrywać, to to się dzieje. Oby właśnie to pozostało w sferze takiej, nie wiem, jeden na jeden, jeden na dwa tutaj w Mount'ym. Ale jakbyśmy siedzieli tutaj w te parę osób i rozmawiali, a jeszcze do tego jakiś telefon nas nagrywa, zaraz by tu ktoś zapukał. To by nie miało prawa po prostu pozostać niezauważone. Czyli to nie jest stalinizm w sensie, że już nawet ludzie się w domach bali rozmawiać z żoną o systemie? Czy nikt nie, tak myślę, że nie. Ale, jakby, ale z, jak rozumiem aparat działa na tyle dobrze, że jakiekolwiek nawet najmniejsze publiczne zgromadzenie zostałoby moment wychwycony. Tak, w miejscach, w których no, jak pracowałam nad książką i na przykład no, też tego tak, znaczy nie ukrywałam, żeby na przykład nie wiem, no, ludzie y, na przykład wiedzieli, co ja robię, ale no, już zdecydowanie jak z kimś rozmawiałam, no to żeby też ten ktoś wiedział, zawsze się pytałam, czy ja mogę, nie wiem, jakby y, opowiedzieć tą historię, zmienić znaczy, czy powinnam mm, tę osobę jakoś tam ukrywać, czy nie. I to były bardzo różne jakby reakcje. Ale czasami było tak, że nie wiem, no gdzieś tam mieszkam, to że nie, ale z mojego telefonu to nie dzwoń, albo że na mojej klatce to nie, bo tutaj sąsiad, że jakby tak. Mm. Ale jakby to było po prostu bez tego kontekstu, że, że, że książka, e, to, to no, jakby wiele osób otwarcie krytykuje, otwarcie mówi o tym, co, z czym się nie zgadzają, co je wkurza. Tylko no właśnie, żeby to się nie przerosło w żadne jakieś tam większe, nie wiem, spotkanie. Na koniec chciałem jeszcze cię prywatnie zapytać, ale też trochę książkowo, bo też twój mąż jest w książce obecny. I ty tam dużo opisujesz wasze jakieś tam dyskusje o tej rzeczywistości kubańskiej, a jak on polską rzeczywistość znajduje już po, po, po tylu latach, czy on jakby miał jakieś, co dla niego było trudne po tym jak już się właśnie znalazł w tym, peryferyjnym, ale jednak zachodnim kraju, co, co go jakby tak raziło i może do dzisiaj razi w tej polskiej rzeczywistości, co jest inne. My też jesteśmy pewno zupełnie inny temperament mamy niż Kubańczycy, więc wyobrażam sobie, że dla kogoś, dla Kubańczyka to może być bardzo smutny kraj, Polska taki właśnie zupełnie, czy, czy, czy taki bardziej no, północny, jeśli chodzi o, o temperaturę emocji ludzkich. A może nie, no może jest zachwycony. Powiedz, jak on znajduje to. Te... Yy, znaczy, myślę, że od jakiegoś yy, już dłuższego czasu ma taki moment nastawiania się bardzo znaczy na Kubę. I, znaczy, o co mi chodzi, to że jakby jest teraz w momencie, bardzo śledzenia tego, co się dzieje na wyspie i ja mam wrażenie, że on jakby głową jest na Kubie i w ogóle jakby nie, nie widzi Polski i to już trwa, no nie wiem, pewnie z rok, to jest po prostu Kuba, Kuba cały czas. Początki na pewno były trudne, bo trochę to co mówiłam, że jakby wyskakujesz z innej bajki i w ogóle nie wiesz, jak tutaj funkcjonować, jak sobie radzić. No też jakby trochę nie masz pieniędzy, no jak masz to trochę mało, bo tam też nikt tam na Kubie nie jest przyzwyczajony do jakiegoś wydawania na, 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 na przyjemności, i trochę nie wiesz, jak się zachować. Jak właśnie ogarnąć pracę, jak takie proste rzeczy, jak tutaj się, więc oni się często czują tak, no nie wiem, że sobie, trudno im sobie poradzić z codziennością, po, poza tym właśnie zderzenie z, czy z ilością wyboru, możliwości, opcji. Ale właśnie no, on przede wszystkim jest teraz chyba na takim etapie patrzenia jednak, jak jest dobrze, Mimo wszystko tutaj, chociaż ja, jasne, że e, na przykład na początku dla niego był szok, że jak jest cicho i że my w ogóle wszyscy tak zamykamy się w tych drzwiach i w ogóle ja nie wiem jak się mój sąsiad nazywa. I że, że jak na przykład, nie wiem, jak gdzieś wychodziłam, on zostawał sam i nagle jest po prostu na Kubie, to, to podwórko do ciebie mówi. Co chwilę ktoś do ciebie pucha, puka, dzwoni, a tutaj zamyka drzwi i taka samotność. I na przykład to, że mamy dwie sąsiadki, które mieszkają same, jeżeli ich w ogóle nie widujemy, to dla niego na pewno było takie no, przykre. Znaczy mówię w czasie przeszłym, bo chyba już to tak bardziej a, się z tym oswoił. Pomimo tego, że wydaje mi się, że ja mieszkam w miejscu, które bardzo żyje, ma podwórkowe życie i w ogóle nie jest totalnie zamkniętym osiedlem, to i mu się wydawało, że to jest Według w ogóle... polskich standardów bardzo żyje. Tak, tak. Według polskich to na, naprawdę moje wrażenie, że moja dzielnica i moje podwórko to jakieś bardzo życie rozbudowane prowadzi, a dla niego to był szok. Ale teraz ma jakiś chyba też taki trudny moment na zasadzie, że patrząc na. Mając te lat 40, w, na jakich etapach są Polacy? Znaczy, nie wiem, że a tu, mogę, tu się porozwijam, tu sobie zmienię, tu tamto. On ma takie poczucie, że, o matko, ja z tym moim startem kubańskim, gdzie nic się nie nauczyłem, nic nie umiem, nic nie wiem, a, a mogłem po prostu jakby, nie wiem, że jakoś to inaczej wyglądać i że. Tak. I, I właśnie to, że mnie tak oszukiwano, uh, i że ja tak to, w to wierzyłem, chociaż nigdy nie był jakimś tam um, miłośnikiem rewolucji, to teraz o tak o sobie trochę myśli. Więc bardziej teraz się chyba zda, zderza z tą swoją kubańską przeszłością niż z Polską. Mm, I jednak ce, patrzy na to, jak tutaj się buduje, zmienia. Więc myślę, że on patrzy tak na Polskę, poza tym klimatem i poza tym, że jest tak. No, Eee, że nie ma tych takich relacji, bo wiadomo, że też tęskni za, za rodziną, przyjaciółmi, za tym życiem takim eee, w, no w grupie, bo tam się żyje yy, po prostu w grupie. Tam raczej nikt nie mieszka sam, czy nie, mało kto spędza czas sam, co dla mnie było z kolei szokiem, że tak matko. Ja już chcę się gdzieś schować, bo po prostu cały czas ludzie, ludzie, ludzie. Wróciłaś odmienione, jakoś bardziej. Otwarta? Myślę, że trochę może wręcz przeciwnie miałam potrzebę samotności, bo jest, znaczy jak gdzieś wyjeżdżam, to jestem zdecydowanie bardziej otwarta niż w Polsce, bo chcę jakby łaknąć, znaczy łaknę jakieś wrażeń, chcę rozmawiać z ludźmi, a po pewnym czasie ja skoro już tak miałam, także matko, nie wiem, w łazience się zamknę, bo cały czas po prostu ludzie i cały czas coś się dzieje. Panie i panowie, Joanna Schindler, Kuba Miami. Ucieczki i powroty. Dziękujemy bardzo naszej gościni. Bardzo nam miło, ja że bardzo dziękuję. zawitałaś dziś do Łodzi. To było spotkanie w ramach Festiwalu Reportażu Młodego Pokolenia. Kolejne już niebawem będą również w lipcu spotkania. To jest księgarnia do dzieła i w do dzieła można kupić Kubę Miami z autografem autorki. Więc zaglądajcie tudzież kupujcie online. Owo. Naszymi partnerami są Studencki Rzek Politechniki Łódzkiej i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej i Wydawnictwo Poznańskie, właśnie, o którym nie wspomniałem na początku i posypuję głowę popiołem, ponieważ Wydawnictwo Poznańskie pomogło nam zorganizować to spotkanie, a co może jeszcze ważniejsze, wydało książkę Fiłasi. Zresztą wydaje bardzo wiele, bardzo fajnych książek reporterskich, więc też kupujcie i czytajcie książki Wydawnictwa Poznańskiego. Dobrze, bardzo serdecznie dziękujemy. Joanna Schindler, Bartek Józefiak, bardzo nam mi było miło. I do zobaczenia na następnych spotkaniach. Dziękuję bardzo.